Oficjalnie witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu w ramach Uniwersytetu Otwartego. Dzisiaj gościmy pana Piotra Kociszewskiego, podróżnika. Ach, pięknie, dziękujemy. Podróżnika, odkrywcę Polski egzotycznej, bo dzisiaj właśnie o tym też będzie opowiadał, właściciela biura podróży. I też wykładowcę, między innymi uniwersyteckiego, tak, naszych uniwersytetów, sieci uniwersytetów trzeciego wieku, uniwersytetów otwartych. Cóż, życzę Państwu niezapomnianych przeżyć podróży prowadzonej przez pana Piotra, a może z czasem się uda nam jakoś zebrać i w tą Polskę egzotyczną ruszyć. Także życzę udanego wykładu i na koniec jeszcze podsumuję i zaproszę na kolejne spotkanie. Oddaję głos panu Piotrowi. Bardzo dziękuję. Dzień dobry. Witam państwa w ten poranek wiosenny, kwietniowy. Pan dyrektor tutaj mnie przedstawił, myślę, że nawet aż tak nad wyrost, prawda? Dziękuję także za brawa. Często na wycieczkach mówi się nie chwal dnia przed zachodem słońca, a nie przewodnika przed końcem wycieczki, prawda? Więc tego się trzymajmy, ale drodzy państwo, witam państwa bardzo serdecznie, Piotr Kociszewski. No ja też wybrałem się dzisiaj w podróż, żeby do państwa tu szczęśliwie dojechać, więc cieszę się, że mogę też Radzymin poznawać. Drodzy państwo, zostałem przedstawiony. Rzeczywiście ja jestem z wykształcenia geografem. Te pierwsze litery, które się tu pojawiają, to moja alma mater, a więc Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. To ten budynek, gdy państwo stoicie frontem do bramy Stefana Schillera po lewej stronie, Pałacu Ruskich Czetwertyńskich, to tam Stanisław August Poniatowski dowiedział się, że królem zostanie. Więc miejsce też ciekawe. Wreszcie jesteśmy po remoncie i nie musimy się wstydzić. Natomiast ten drugi, ta druga nazwa, to jeszcze druga Warszawska Uczelnia Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji, bardziej międzynarodowa, więc jakby to jest świat akademicki, natomiast na co dzień jestem też przewodnikiem, pilotem, właścicielem rzeczywiście biura podróży, więc o tych wielu sprawach turystycznych mogę mówić z punktu widzenia teoretycznego i praktycznego i dzisiaj tym spojrzeniem będę chciał się z Państwem podzielić. Więc drodzy Państwo, ja zapraszam do podróży, Państwo mają wygodne fotele, nie ma pasów bezpieczeństwa, a skoro ruszamy w podróż, to proponowałbym je zapiąć, bo my będziemy szybsi niż Dreamliner i Pendolino razem wzięte, prawda? Ale pozwolą Państwo, że po tym wstępie zdejmę marynarkę, dobrze? Żeby było wygodnie. Bardzo dziękuję za wyrozumiałość. Drodzy Państwo, więc tytuł naszego dzisiejszego spotkania w poszukiwaniu Polski egzotycznej, temat być może frapujący, który ja myślę, że przez analogię można by było inaczej zatytułować dlaczego Polska? Dlaczego my tym pięknem Polski chcemy się interesować? I wreszcie, drodzy Państwo, nawiązać jeszcze dalej, idąc ten krok dalej, że o Polsce, którą znamy, tej Polsce lokalnej, tej Polsce naszej wielkiej, możemy mówić inaczej, drodzy Państwo, także Polska niezwykła i myślę, że ten przymiotnik no, jest tutaj jak najbardziej adekwatny, a z drugiej strony za moment Państwu pokażę, co dla mnie jest źródło słowem tych twierdzeń. No skoro jesteśmy w Domu Kultury, gdzie jest biblioteka obok, to wypada do książek nawiązać, prawda? A więc, drodzy Państwo, po pierwsze to określenie Polska egzotyczna, ja spotkałem się z nim, przeglądając kiedyś jeden z przewodników, to seria przewodników po Polsce, oficyny wydawniczej Rewarz z Pruszkowa, gdzie właśnie, drodzy Państwo, pojawia się ten tytuł i zaczął mnie on frapować. To jak wziąłem okładkę i przeczytałem Polska egzotyczna, to czego tak naprawdę to dotyczy? Kolejna seria to seria wydawnictw, która nazywa się Polska niezwykła. Ja wziąłem ze sobą kilka takich propozycji, kto będzie chciał, to będzie można potem podejść sobie zobaczyć. To jest seria przygotowana przez z kolei warszawskie wydawnictwo Demart, gdzie ten tytuł, drodzy Państwo, pojawia się i w serii dotyczącej poszczególnych regionów albo województw, ale i też w określeniu takich całych albumów po Polsce, prawda? Mi się podoba to określenie Polska niezwykła XXL, prawda? No bo mamy XXL różne rozmiary, natomiast okazuje się, że o pięknie Polski też w tych kategoriach można mówić, więc to jest mniej więcej taki źródłosłów, taki tło, z którego ja korzystam. Natomiast, drodzy Państwo, przede wszystkim sięgamy do hasła egzotyka. I jak Państwo wygodnie sobie siedzą, jakbyśmy tym Dreamlinerem polecieli gdzieś daleko, no to nasze pierwsze skojarzenie z egzotyką to są na ogół kraje ciepłe, kraje tropikalne, być może jakaś druga strona świata, tropiki, no to są wszystkie określenia, które z egzotyką nam się kojarzą. Ale zobaczcie Państwo, to jest efekt kwerendy, kiedy w wyszukiwarce Google wpisałem po prostu egzotyka plus Polska.
No dziwne, bo nagle pojawiają się wyspy tropikalne, prawda? Pojawiają się te piękne rajskie plaże. To jest to, co mówimy, że gdy wybieramy się do biura podróży, kupujemy wycieczkę, to tak naprawdę kupujemy marzenie, tak? No bo rzeczywiście tak jest, no bo my kupujemy widok tej plaży, przyjeżdżamy na miejsce i często się okazuje, że to wygląda inaczej, prawda? Ostatnio słuchałem jednego z kabaretów i było powiedziane, że miał być hotel trzygwiazdkowy i parking. No i parking był i gwiazdki były, tylko hotelu nie było, bo spano na parkingu pod gwiazdami, prawda? A więc widzicie Państwo, że czasami wygląda to różnie. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że frapujące jest to, że w tym prawym dolnym rogu pojawia się nagle ilustracja, która do tego wszystkiego nie pasuje. To wnętrze jakiejś świątyni, to wnętrze jakieś sakralne. Przyjrzyjcie się Państwo jemu, bo ono jeszcze dzisiaj powróci. Ale kiedy idę dalej, no to nadal szukam egzotyki, no okazuje się, że są to jakieś wyjazdy z rabatami. Sięgam więc do słownika języka polskiego, gdzie zobaczcie Państwo, że z kolei można mówić o tym, że egzotyczny to urlop, między innymi spędzany w dalekich krajach, ale pojawia się też określenie, ten punkt 1.3, niezwykły, osobliwy i rzadko spotykany. I ja myślę, drodzy Państwo, że to rozumienie właśnie egzotyki chciałbym, żeby dzisiaj nam towarzyszyło i żebyśmy właśnie patrzyli na Polskę, tą, którą znamy, tą, którą każdy z Państwa zna, jak powiedziałem, tą bliższą, dalszą, właśnie w tym wymiarze słowa niezwykły, być może osobliwy, być może rzadko spotykany. I teraz, drodzy Państwo, zadajemy więc sobie kolejne pytanie. Patrzymy na doskonale znaną nam mapę Polski, pewnie gdzieś już od czasów szkolnych, być może trenowaną, bo każdy z nas uczył się nazw rzek, nazw krain. To wszystko się pojawiało i zadajemy sobie, drodzy Państwo, pytanie, czy wszystkie miejsca w Polsce wyglądają tak samo? Czy to jest tylko ten jeden krajobraz rolniczy, a więc siatka pól, drodzy Państwo, gdzieś tam pomiędzy nimi być może wijący się jakiś ciek wodny, a pomiędzy tym osady, wsie, gościńce? Czy może tak z lotu ptaka, kiedy mamy czas żniw? No okazuje się, drodzy Państwo, że nie do końca. Ja myślę, że Państwo o tym wiecie doskonale. No bo okazuje się także, że znalazłem mapę. Mapę bardzo subiektywną, gdzie zobaczcie Państwo, jak Polska jest postrzegana, jeżeli chodzi o regiony. I my na tym poziomie się nie chcemy zatrzymać, bo to jest poziom bardzo zły i poziom bardzo stereotypowy, że Podlasie to będzie dla nas po prostu biegun zimna. Tu gdzieś będzie stolica, prawda? No jest to wszystko, można by powiedzieć, bardzo przekolorowane, choć ja jutro jadę do Torunia, więc Kopernik i Pierniki się zgadzają, tak? Natomiast jakby jest to obraz, taka rycina, no nie oszukujmy się, bardzo, bardzo przerysowana. Więc my, drodzy Państwo, ruszamy w tą pierwszą podróż, zastanawiając się, czy wszystkie miejsca w Polsce wyglądają tak samo. No oczywiście nie, no bo gdy będziemy poruszać się od północy na południe, to będziemy mówić, drodzy Państwo, że po pierwsze ta niezwykłość Polski to jest niezwykłość pasowego układu rzeźby. I to jest pierwsza ważna kwestia, o której wiemy, a więc pasowy układ rzeźby to, że od Pomorza poprzez Pojezierza, Niziny, Wyżyny, aż po góry mamy bardzo dużą w tym ujęciu równoleżnikowym, a więc poruszania się z północy na południe, zmienność krain geograficznych i zmienność, drodzy Państwo, krajobrazów. A nawet w obliczu samych tych poszczególnych pasów rzeźby natrafiamy także na zróżnicowanie. Bo przecież, drodzy Państwo, możemy podążać przez doliny rzek. Piękne, bardzo malownicze. My jesteśmy w pięknym miejscu, bo rozumiem, że niedaleko mamy i do Doliny Bugu. Kawałek dalej mamy Dolinę Liwca. Gdzieś od północy Dolina Narwi, a więc, drodzy Państwo, ta kraina rzek Mazowsza, a wcześniej rzek Podlasia, tutaj jest Państwu jak najbardziej znana. Wreszcie to góry, które same w sobie też, drodzy Państwo, są oczywiście zróżnicowane. My mówimy o tym, że każdy z nas ma swoją biografię turystyczną, takie socjologiczne, psychologiczne określenie, ale to nic innego jak po prostu mapa własnych doświadczeń, własnych wyjazdów życiowych i własnych miejsc, do których Państwo bardzo często po prostu nawet mentalnie, już nie fizycznie z różnych powodów, ale mentalnie po prostu chcecie wracać. I być może to zdjęcie to wspomnienie tatrzańskich wędrówek, drodzy Państwo. Wreszcie, drodzy Państwo, to jest to spojrzenie, to o czym mówiłem, a więc po pierwsze mamy pobrzeże, następnie mamy Pojezierze, Niziny, Wyżyny, Kotliny i Góry. Dodałbym, że ta mapa jest bardzo uproszczona, bo tak naprawdę
my mówimy, drodzy Państwo, o takim przeplataniu się tych poszczególnych elementów rzeźby w Polsce. Bo to wcale nie jest tak do końca, że my mamy po jeziorze, od razu są niziny i potem wyżyny, bo proszę zobaczyć, że pomiędzy między innymi pasem pobrzeża a pasem po jeziorze też mamy do czynienia, drodzy Państwo, z wałami, takim jak wał pomorski, który Państwo znacie doskonale, między innymi udając się na Pomorze Zachodnie, czy chociażby z tej historii najnowszej, historii II wojny światowej. Drodzy Państwo, no kto jest temu wszystkiemu winien? Po pierwsze, powinien przedstawić nam się tu zamiast mnie główny bohater rzeźby Polski, a więc znany Państwu zapewne kolega Londolud, drodzy Państwo, tak? No bo nie oszukujmy się, ale w dużej mierze rzeźba Polski jest efektem właśnie działalności Londolodu. Glaciolodzy, geolodzy, specjaliści, oni cały czas dyskutują między sobą, ile tych zlodowaceń tak naprawdę, drodzy Państwo, Polskę dotykało, tak? Natomiast my, można by powiedzieć, uproszczając, możemy powiedzieć, że mamy do czynienia z podziałem rzeźby Polski na tak zwaną rzeźbę młodoglacjalną i staroglacjalną, gdzie rzeźba młodoglacjalna to będzie ta część Polski, gdzie obecność lądolodu będzie w formach terenu o wiele bardziej wyraźna. Natomiast rzeźba staroglacjalna, pochodząca z tych wcześniejszych zlodowaceń, ona już została wtórnie zdenudowana, a więc poddana kolejnym procesom erozji, działaniu człowieka, wiatru i czynników innych, między innymi wody. I proszę zobaczyć, że mniej więcej tą granicą jest właśnie granica pasa pojezierzy, drodzy Państwo, gdzie przecież jak jedziemy na Suwalszczyznę albo na Kaszuby, no to teoretycznie wydawało nam się, że powinno być równo. A dojeżdżacie Państwo i mamy wzniesienia, wzgórza, pagóry, przecież tutaj wyrasta wieżyca, przecież na Suwalszczyźnie te deniwelacje terenu są też bardzo duże. To jest dokładnie to, o czym mówię, drodzy Państwo, a więc rzeźba polodowcowa, wzniesienia morenowe. Proszę zobaczyć, że ta nazwa morena, ona się niejednokrotnie pojawia, nawet, drodzy Państwo, w miastach. Jeżeli byśmy się wybrali do Białegostoku, to bardzo duża część osiedli Białegostoku to są osiedla położone na wzniesieniach morenowych, co w nazwie wie, też będzie miało swoje odzwierciedlenie, Słoneczny Stok, wzgórza i tak dalej, ale też jak jesteśmy w Gdańsku, to mówimy też o morenie, prawda, o dzielnicy Gdańska, gdzieś tam przy samym brzegu Zatoki. A więc to jest ta ważna kwestia, drodzy Państwo, że rzeźba zostaje zróżnicowana i te formy polodowcowe są bardzo wyraziste. Formy w terenie, ale formy także związane z wodą, czyli to jest dokładnie cały czas mówimy o pasie pojezierzy, drodzy Państwo. I znów rozszerzamy nasze spojrzenie, bo my często mówimy woda Mazury, prawda? Natomiast okazuje się, że proszę zobaczyć, że pas pojezierzy tak naprawdę rozciąga się przez całą północną Polskę, a tylko nazwy poszczególnych pojezierzy będą, drodzy Państwo, nam się zmieniały. Wreszcie pas nizin, który następnie przechodzi w pas wyżyn, ale znowu mamy też kotlinę. Jeżeli Państwo śledzicie, a myślę, że są takie osoby wśród nas, ojca Mateusza, prawda, to wiecie Państwo, ja zawsze mówię mojej babci, że ojciec Mateusz to jest doktor Burski, którego Zosia nie chciała i wstąpił do seminarium i został detektywem. A babcia mówi, że głupoty opowiadam, prawda? Ale ja mówię to z ogromnym uśmiechem, natomiast, drodzy Państwo, gdy akcja przenosi się do Sandomierza, to proszę zobaczyć, że sam Sandomierz położony, tak jak tutaj pan dyrektor mówił o Brańszczyku, który jest w widłach Liwca i Bugu, prawda, to z kolei Sandomierz w Wisłach, Sanu i Widełkach, Sanu i Wisły, Sandomierz, Sandomierza do Wisły i to jest skraj wyżyny, a więc mówimy o wyżynie sandomierskiej, ale mamy też kotlinę sandomierską, więc ta sama nazwa własna Sandomierza jest właśnie używana w różnych kontekstach. Drodzy Państwo, i chyba to największe zróżnicowanie będziemy widzieli, gdy tej naszej mapie Polski będziemy przyglądali się bardzo dokładnie. Tutaj świetnym, można powiedzieć, że takim laboratorium jest samo Mazowsze. Bo proszę zobaczyć, że my mówimy o Mazowszu, że ono ma układ amfiteatralny. Dokładnie ta sala jest idealna, żeby o tym powiedzieć, tak? Sięgamy do czasów antycznych, do amfiteatrów, gdzie scena jest na dole, a poszczególne są rzędy coraz wyżej. I zobaczcie Państwo, że jeżeli my będziemy mówić o Mazowszu jako o amfiteatrze, to tą naszą sceną, tym miejscem najniższym, będzie dolina rzeki Wisły. A więc jesteśmy rzeka Wisła, która jest pewnym takim kręgosłupem także współczesnego regionu administracyjnego.
Ale co w takim razie będzie tą naszą scenerią wyższą? To będą wysoczyzny, sama nazwa mówi, które Mazowsze będą zamykały od północy, południa, wschodu i zachodu. I one, tutaj być może skala tej mapy na to nie pozwala, ale my je odnajdziemy, bo to wzniesienia mławskie na północy, bo to wysoczyzna rawska na południu, czy wreszcie wysoczyzna kałuszyńska na wschodzie, drodzy Państwo. I mamy amfiteatralny układ Mazowsza. To skala mikro, tutaj, naszego regionu. Natomiast, drodzy Państwo, myślę, że w tej skali można analizować wiele innych miejsc w Polsce, z czego też będzie wynikała ta niezwykłość. Drodzy Państwo, przenosimy się więc naszym pendolino, czy chyba Dreamlinerem, bo nad górami musimy przelecieć. A więc, drodzy Państwo, to przede wszystkim piękno krajobrazów i wielość walorów krajobrazowych, które powodują, że bardzo często w ofertach turystycznych czy w przewodnikach pojawia się takie określenie, że mamy wszystko, tak? I to określenie mamy wszystko jest takie dumne, a więc mamy rzeczywiście i góry, i jeziora, i morza, i rzeki. Kiedyś opowiadała jedna koleżanka ze Śląska, jak mały Czech, dziecko z rodzicami, wyszło, drodzy Państwo, na Czantorię, to szczyt graniczny w Beskidzie Śląskim, niedaleko Ustronia, nad Ustroniem. No i to dziecko gdzieś się pewnie uczyło, tak, że Czechy nie mają dostępu do morza, no że jest ta Polska i gdzieś to morze widać daleko. No i to dziecko stanęło na tej Czantorii i w oddali w promieniu kilkudziesięciu kilometrów, no zobaczyło Zalew Goczałkowicki, ale zaczęło krzyczeć, maminku, tatinku, more, prawda? No bo jakby percepcja była taka, że to będzie to morze. Drodzy Państwo, no my to mamy, tak, więc jakby możemy rzeczywiście być z tego dumni i przez ten pryzmat mówić o tej niezwykłości krajobrazu Polski. Możemy mówić o piętrowości gór, ale także o zmienności samych gór, bo z jednej strony możemy porównywać szczyty tatrzańskie, szczyty, w których pojawił się kolega lądolodu, którego już wymieniłem, zapoznam Państwa z kolejnym jego kolegą, a mianowicie lodowiec górski, drodzy Państwo, tak? To ten, który rzeźbił te najwspanialsze tatrzańskie doliny w Tatrach Wysokich, a więc m.in. Dolinę Pięciu Stawów, Dolinę Rybiego Potoku, a więc okolice Morskiego Oka, to wszystko dokładnie jest to rzeźba polodowcowa, rzeźba, w której też będziemy oglądali tak zwaną piętrowość, a więc wraz ze wzrostem wysokości będzie zmieniała nam się sceneria. Im będziemy wchodzili wyżej, tym poprzez piętro regla dolnego, górnego, wreszcie kosodrzewinę, dojdziemy do piętra hal i do piętra turni. I to też jest ta niezwykłość właśnie zmienności, o czym Państwo zapewne wiecie, wędrując po górach, że w parze z tym idzie zmienność także klimatyczna, zmienność temperatury. Ale przecież mamy, proszę Państwa, i cały czas patrzymy na te Tatry i zachwycamy się. I tutaj chciałbym przez pewien kontrast pokazać coś, ale kiedy one wyglądają tak, a nie tak, drodzy Państwo. A więc tutaj autentyzm versus masowość. I w tych kilku ilustracjach, rycinach, które teraz pokazuję, dokładnie chciałbym to pokazać, że ta niezwykłość będzie wtedy mogła być tą niezwykłością określona, kiedy będziemy mówić o tej naturalności, a nie o zadeptaniu, prawda? Kiedy przeniesiemy się w Bieszczady, przede wszystkim piękne jesienią, kolorowe, tą buczynę karpacką, która zmienia swoje kolory, Bieszczady, które także bardzo się zmieniają. I niestety coraz częściej ten model, może nie aż w takiej skali, ale także na szczytach bieszczadzkich się pojawia. I tak naprawdę dzisiaj te dzikie Bieszczady to już nie to najwyższe pasmo, to nie Połoniny, to nie Tarnica, ale to te Bieszczady troszeczkę na północ, to Pogórze, drodzy Państwo, gdzie jeszcze tą autentyczność można spotkać. Kiedyś mówiło się, że taką granicą w Bieszczadach jest Solina i jakby białe kołnierzyki zostawały nad Soliną, naprawdę w uzdrowisku, na łódkach, na wodzie, a dalej były te prawdziwe Bieszczady. No ale jeżeli dzisiaj w Wetlinie jeden z przysiłków zaczyna być nazywany Manhattanem, drodzy Państwo, no to coś już jest chyba nie tak, prawda? I gdzieś ten autentyzm także zaczyna się kończyć. Wreszcie, drodzy Państwo, to przepiękne pola także tych polskich wyżyn. To kolorowe roztocze między innymi, ale także inne krajobrazy, które obserwujemy. Czy wreszcie, drodzy Państwo, niezwykłość mikrokrajobrazów chronionych parkami narodowymi, mowa tu konkretnie o Ojcowskim Parku Narodowym, który jest takim dla mnie laboratorium zjawisk krasowych z kolei. A więc także to, że może nie na taką skalę jak w Słowenii, jak w Dalmacji, w Chorwacji, mamy do czynienia z procesami krasowymi, ale one cały czas są. Maczuga Herkulesa, która jest Ostańcem, to zdjęcie zrobione w maju zeszłego roku, tutaj w tle zamek w Pieskowej Skale, otwarty znowu po remoncie, czy chociażby zamki, prawda, przepiękne
Orle Gniazda, znane Państwu doskonale, to największy z zamków, zamek w Ogrodzieńcu w Podzamczu. No i znowu, stawiam tutaj znak zapytania, że gdy patrzymy na to w ten sposób, to wszystko jest dobrze. Natomiast, drodzy Państwo, kiedy zaczyna się komercja związana z turystyką, ja z jednej strony tego nie neguję, bo dla rozwoju lokalnego to jest bardzo ważne, ale proszę mi powiedzieć, co robi duży Fiat warszawskich zmienników pod zamkiem, drodzy Państwo, w Ogrodzieńcu. Co pod zamkiem w Ogrodzieńcu robi stoisko z oryginalnymi berlińskimi kiełbaskami Currywurst, drodzy Państwo, tak? Czy wreszcie, czy my chcemy patrzeć na zamek autentyczny, czy patrzymy na zamki dmuchane, drodzy Państwo, które gdzieś w wymiarze komercyjnym po prostu tą naturalną przestrzeń zaczynają nam, drodzy Państwo, zajmować. No i wreszcie przenosimy się do krain naturalnych. Żubr Państwa dokładnie pozdrawia, tak? Cały czas te piękne miejsca w Polsce odnajdziemy, czy ten mazowiecki krajobraz, który uważają niektórzy, że w utworach Chopina, w Mazurkach, które od nas, mieszkańców Mazowsza, od Mazurów, właśnie mają się brać. Czy wreszcie jeziora, drodzy Państwo, które także piękne pozostają? Czy wreszcie wybrzeże Bałtyku, ale pod warunkiem, że ono będzie takie, że my będziemy spacerować plażą, że będziemy wdychać jod, drodzy Państwo, i będzie nam miło i przyjemnie, czy być może będziemy oglądali wybrzeża klifowe, bo to też jest piękno polskiego krajobrazu. Ale nie ten scenariusz, kiedy mama wysyła tatę o 7 rano na plażę, żeby parawanem zajął miejsce dla całej rodziny, która przyjdzie o 9, prawda? I sytuacja taka, że jeden pan biega po plaży, podbiega do pani i mówi, że pani mówi, czy ten pani syn to jest ten, który właśnie tutaj zakopał moje kąpielówki? Nie, nie, proszę pana, nie, mój to ten, co sprawdza, czy pana radio działa pod wodą, prawda? No to mniej więcej właśnie do takich sytuacji może dochodzić. A więc znów, masowość versus ta, drodzy Państwo, naturalność. Tutaj chciałbym się z Państwem podzielić kilkoma zdjęciami z zeszłego roku, Międzyzdrojów, z Weekendu Bożego Ciała, między innymi Dom do Góry Nogami, ich coraz jest więcej w Polsce, właśnie w funkcji komercyjnej. Czy to jest moje ulubione zdjęcie? Ruchomy, mówiący las. No nie wiem, co to jest, drodzy Państwo, no ale jest to, myślę, że ciekawa atrakcja. Czy wreszcie także masowość wszystkich straganów, gdzie proszę zobaczyć obok lodów, no przepraszam, będę bezczelny, sam je tam zjadłem, prawda, ale napotkamy na stoisko ze srebrem, a obok berliński kebab, prawda, a więc znów jakby konglomerat tych różnych kwestii jest tutaj bardzo dyskusyjny. Ale mamy też miejsca piękne i miejsca cały czas niezwykłe. I tu chcę, proszę Państwa, abyśmy mentalnie przenieśli się z kolei do wieku XVIII. I drogie panie, wy wiedziałyście zawsze, jak to wszystko pięknie zaplanować, a dokładnie patrzymy na cztery damy, które wówczas rywalizowały i które, drodzy Państwo, w Polsce tworzyły piękne parki romantyczne. O kim mowa? To, drodzy Państwo, pani na Puławach, księżna Izabela Czartoryska. To Helena z Przeździeckich Radziwiłłowa, a więc Nieborów i cudowna, magiczna Arkadia. To wreszcie Aleksandra Ogińska z domu Czartoryska w Siedlcach, która tam, gdzie mamy dzisiaj rektorat Uniwersytetu Przyrodniczego Humanistycznego w Siedlcach, obok przepiękny teraz miejski park, a kiedyś park romantyczny, czyli Aleksandria. I wreszcie Warszawa, Mokotów, Powązki, tutaj osoba pani Lubomirskiej. Parki romantyczne, które były przeciwwagą dla parków francuskich. Cechowały się naturalnością, zmiennością, spontanicznością, ale także nawiązywaniem do czasów rzymskich. Bo proszę... No właśnie, księżna Eleonora, tak jest, bardzo dziękuję. Tak jest. Więc zobaczcie Państwo, tu patrzymy na Arkadię i patrzymy na świątynię, wzorowaną świątynię Diany. Dalej mamy przepiękne łuki, prawda, które się także pojawiają, o różnych porach roku widziane. Czy wreszcie świątynia Sybili w Puławach, która mówi się dzisiaj, że była najprawdopodobniej zaczątkiem polskiego muzealnictwa, że to tam księżna Izabela gromadziła pamiątki ze swoich wypraw. To, co dzisiaj nazywamy w Krakowie kolekcją Muzeum Czartoryskich, no cały czas w remoncie, dama z gronostajem, z łasiczką jest wystawiana na Wawelu obecnie, ale to, drodzy Państwo, zaczątek polskiego muzealnictwa. I słowa, które są wypisane nad wejściem do świątyni Sybili, to są dwa słowa, bardzo proste, ale ich połączenie jest niesamowite i bardzo głębokie. Przeszłość przyszłości. I tu trzeba postawić trzy kropki. Przez przeszłość patrzymy na przyszłość. I to jest właśnie także ta niezwykłość właśnie krajobrazu Polski. Czy domek gotycki, który ma w sobie elementy lapidarium, a więc wkomponowane wiele różnych pamiątek przywiezionych z innych części
Polski. No ale też elementy nowe, drodzy Państwo, kiedy jedziecie autostradą na zachód, to złośliwi mówią, że przyjeżdżacie przez Rio de Świebodzineiro, drodzy Państwo. Tak powiadają niektórzy, nawiązując do tego, że rzeczywiście figura Chrystusa Króla, która powstała tutaj na początku XXI wieku, jako dziękczynienie za wejście w nowe tysiąclecie o charakterze sakralnym, no ale niektórzy nazywają ją takim troszkę Disneylandem, prawda? Mówiąc, że, przepraszam, że to zacytuję, w Świebodzinie jest najstarsze Tesco na świecie. A wiecie Państwo dlaczego? Bo powstało 2 lata przed Chrystusem, prawda? Tak powiadają złośliwi właśnie w Świebodzinie. Ale drodzy Państwo, skąd także to zróżnicowanie wynika? Możemy mówić również, drodzy Państwo, o zróżnicowaniu klimatycznym. Proszę pamiętać, że klimat różni się tym od pogody, że pogoda jest teraz, w chwili obecnej. Nie można powiedzieć, że pogody nie ma. Bo my często odruchowo patrzymy za okno, wiemy, pogody nie ma. Kiedyś tak powiedziałem na wycieczce, jeden pan staje i mówi, jestem. Miał pogodę na nazwisko, prawda? Natomiast rzeczywiście pogoda jest zawsze, bo jest stanem atmosfery w danym miejscu i w danej chwili. Natomiast klimat jest rzeczą stałą. I my mówimy o tym, że w Polsce mamy klimat umiarkowany, ale przejściowy. A więc krzyżują się masy powietrza, powietrza z nadatlantyku, które dociera przede wszystkim nad Polskę Zachodnią, i powietrza kontynentalnego. I to powoduje, że zimy pozostają mroźniejsze, drodzy Państwo, jednak na wschodzie, bo powietrze kontynentalne jest powietrzem mroźniejszym, ale za to łagodniejsze na zachodzie, troszeczkę na odwrót jest, drodzy Państwo, jeżeli chodzi także o lato. Wreszcie, drodzy Państwo, to jest właśnie ukształtowanie tych poszczególnych stref klimatycznych. A więc znów to ta niezwykłość, także mieszania się tych różnych mas powietrza, co wpływa na funkcjonowanie czy na wygląd fizyczno-geograficzny różnych części Polski. Ale drodzy Państwo, to był pewien taki wstęp, czy pewna pierwsza część, takie tło o charakterze ogólnogeograficznym, pokazujące tą niezwykłość Polski w różnych wymiarach. Natomiast ja chciałbym teraz, abyśmy przesiedli się już może rzeczywiście, może do Pendolino, albo mentalnie wyruszyli na wschód, no bo skoro przez Radzymin, w sąsiedztwie Radzymina jako obwodnica przebiega trasa S8, która ma docelowo być trasą tą Via Baltica i ona biegnie jak ten gościniec dawny na wschód, to ja właśnie w poszukiwaniu tej Polski egzotycznej także w tym kierunku chciałbym z Państwem wyruszyć. Jest mi on bardzo bliski, zajmuję się nim też naukowo, badawczo, i odwołać się, czy zaprosić Państwa do spojrzenia na tą egzotykę właśnie przez pryzmat wielokulturowości. Proszę zobaczyć, że myślę, że przede wszystkim ta ilustracja, co prawda z Małopolski, ale kontekst jest ważny, pokazuje, czym będzie, drodzy Państwo, ta wielokulturowość. Wielokulturowość, która będzie rozumiana, gdybyśmy odczytali definicję, jako to, że w tej samej przestrzeni współwystępują, drodzy Państwo, bez wyraźnego rozgraniczenia, różne grupy społeczne o odmiennych kulturowo cechach dystynktywnych. Takie no, bardzo patetyczne określenia, ale przede wszystkim, kiedy spojrzymy na mapę Polski obrazującą mniejszości narodowe i etniczne, to tutaj zobaczymy, czym ta wielokulturowość tak naprawdę będzie. Ta wielokulturowość, która postrzegana współcześnie, zawsze powinna być analizowana przez pryzmat łączności historii i geografii. Pisał już o tym Immanuel Kant, że badając różne miejsca, regiony, my musimy patrzeć z punktu widzenia i historycznego, i geograficznego, i tak dokładnie powinniśmy postrzegać także tą wielokulturowość obecnie. Ja zapraszam Państwa na Podlasie, gdzie widać, drodzy Państwo, że udział tych różnych grup etnicznych po prostu jest dość duży. Podlasie, drodzy Państwo, które właśnie jawi się jako kraina, gdzie, drodzy Państwo, różnice się zacierają, a kultury się łączą. Joanna Angiel, jedna z wykładowczyń uniwersytetu, napisała kiedyś, że Podlasie jest bankiem ludzi różnych genów. Choć żyją różnie, to razem. Razem, choć czasem tak różnie. I drodzy Państwo, to jest dokładnie ta kraina, że przy ulicy Jana Pawła znajduje się cerkiew, domy wszystkich wyznań, a do tego, drodzy Państwo, gdzieś pojawiają się kopuły cerkwi, wieże kościołów, a być może także miejsca, skąd dobiegała jeszcze modlitwa w języku hebrajskim, a więc mowa oczywiście o synagogach. Podlasie, drodzy Państwo, które niegdyś było nazywane Rzeczpospolitą nawet nie tylko obojga narodów, ale tak naprawdę Rzeczpospolitą wielu narodów. I kiedy spojrzymy na współczesny herb województwa podlaskiego, a raczej nie herb, czyli jakby logo promocyjne, no to, drodzy Państwo, co tutaj się pojawia?
Jest to żub. Oczywiście nie mamy wątpliwości, no bo żubr jest pierwszym takim skojarzeniem z Podlasiem. Myśli nasze biegną w stronę Puszczy Białowieskiej, ale to jest projekt znanego grafika współczesnego Leona Tarasewicza, który, drodzy Państwo, stworzył właśnie taką mozaikę, troszeczkę nawiązującą do świata informatyki, do tak zwanych pikseli, pokazującą właśnie, że województwo podlaskie, jako ta mozaika różnych kultur, narodów, tygiel, składa się właśnie z tych poszczególnych pikseli. Proszę Państwa, ale co Leon Tarasewicz? Dzieci zrobią to w sposób prostszy. I to praca z plastyki, z jednej ze szkół, gdzie na jakimś kamiennym żubrze, prawda, właśnie udało się to pokazać, myślę, że, drodzy Państwo, jeszcze bardziej widocznie, bardziej symbolicznie, gdzie często mówi się, że ta wędrówka po Podlasiu mogłaby przebiegać pod hasłem, pod znakiem gwiazdy, krzyża, półksiężyca i tu wiele innych symboli można by było jeszcze dołączyć. Podlasia, drodzy Państwo, które współcześnie utożsamiane z regionem administracyjnym, nie zawsze takim do końca było. To jest bardzo duży problem niespójności regionów współczesnych z regionami historycznymi. Pierwszym tego przykładem jest Mazowsze. Gdy wyjedziemy z Mazowsza na południe, to przecież proszę zauważyć, że dzisiejsze województwo ciągnie się aż za Radą po Szydłowiec, natomiast przecież książęta mazowieccy władali terenami do Pilicy. Jak powiecie w Radomiu, drodzy Państwo, że to jest Mazowsze, to oni się za głowę złapią, bo mówią, że oni to już Małopolska była, że to była ziemia sandomierska. A z kolei wyjedziecie trasą katowicką, po kilkudziesięciu kilometrach dojedziecie Państwo do Rawy Mazowieckiej, gdzie sama ta nazwa o tym mówi, a Rawa Mazowiecka to przecież już dzisiaj województwo łódzkie. Nie musimy szukać daleko, gdybyśmy od Wyszkowa skręcili wzdłuż Doliny Rzeki Bug, wzdłuż Doliny Liwca, dojechalibyśmy do Węgrowa i do Sokołowa, tak? Sokołowa, który ma w nazwie Podlaski, a jest w województwie mazowieckim. A więc widzicie Państwo, że gdzieś zacierają się te różne wpływy i tak jest też z województwem podlaskim, z Podlasiem, którego najstarszym miastem i pierwszą stolicą województwa od pierwszej połowy wieku XVI był, drodzy Państwo, nie żaden Białystok, ale był Drohiczyn, drodzy Państwo. Dzisiaj malutkie miasteczko nad Bugiem, 2000, i ktoś się złapie za głowę, jak to jest ono siedzibą diecezji, najmniejszej w Polsce. Ja mówię, że ksiądz biskup Pikus, który z Warszawy przyszedł do Drohiczyna, on jest takim dobrym proboszczem po prostu tej malutkiej diecezji, ale rzeczywiście Drohiczyn jest jednym z najstarszych miast Podlasia. Wtedy, kiedy Białystok być może jeszcze długo, długo pozostawał wsią. Po drugie, drodzy Państwo, pojawia się nam Tykocin. Tykocin, nazwa którego bierze się być może od tego, że gdy spławiano zboże rzeką Narwią, to tyczki wyznaczały, którędy należy po prostu płynąć. Tykocin, drodzy Państwo, który był dokładnie pograniczem Mazowsza i Podlasia, gdzie często mówiło się o tym, że to właśnie pierwsze osadnictwo tej części Podlasia to jest osadnictwo przybyłe z Mazowsza. Biednej szlachty, szlachty zagonowej, szlachty szaraczkowej i z kolei tego pamiątkę znajdziemy dzisiaj w nazwach miejscowości. Bo jeżeli ktoś z Państwa dzisiaj ruszy trasą białostocką, to zdziwi się nagle, że od wysokości mniej więcej Ostrowi, Zambrowa, zacznie widzieć podwójne nazwy miejscowości. Ja miałem koleżankę na roku z tamtych terenów, jak wziąłem kiedyś jej legitymację studencką, to złapałem się za głowę, że ona mieszka w miejscowości Poryte Jabłoń, gmina Kołaki Kościelne, prawda? Ale niedaleko szukać, bo mamy też tam miejscowość, na przykład Nie Myje Ząbki, prawda? I teraz, drodzy Państwo, o co chodzi? Chodzi tak naprawdę o to, że ta szlachta, często wywodząc się z jednej rodziny, zakładała kolejne jakby ośrodki, kolejne przysiłki, z jednej strony zachowując nazwisko rodowe, a z drugiej strony dodając kolejne, aby odróżnić właśnie siebie od tej pierwszej części rodzinnej. Więc ci, którzy mieszkali w miejscowości Nie Myje Ząbki, to dementuje, że mieli problemy z higieną jamy ustnej, tylko to po prostu byli niemyjscy ząbkowscy, tak? I w ten sposób należałoby o tym mówić. Ale drodzy Państwo, wiele map tutaj moglibyśmy analizować. Ja pokazuję tylko kilka z nich, pokazując z kolei znów, że te granice były, drodzy Państwo, bardzo zmienne. Proszę zobaczyć, że tu mamy Liw,
a więc warownia Zamek w Liwie, która była najbardziej na wschód wysuniętą warownią książąt mazowieckich, natomiast już dalej Węgrów, to już były, drodzy Państwo, tereny no litewskie, potem już za czasów Rzeczpospolitej Obojga Narodów, tereny wspólne. A więc te mapy dawne można byłoby analizować. Tak wygląda województwo współczesne. Podlaskie, które znów, drodzy Państwo, też nie do końca jest spójne, bo przecież wchłonęło bardzo dużą część dawnego województwa suwalskiego, bo wchłonęło dużą część województwa łomżyńskiego, gdzie o Łomży przecież zawsze mówiło się, że bardziej związana jest z książętami mazowieckimi. Ale z kolei na południe kończy się na rzece Bug, ona jest tutaj granicą, ten Bug, który za moment przecież spotykamy w dostojnie Wyszkowie, a przecież na południe pozostaje duża część miejscowości z nazwą Podlaska w nazwie. Biała Podlaska, Radzyń Podlaski, Międzyrzec Podlaski, gdzie tak naprawdę jest to północny obecnie skraj województwa lubelskiego. I tak dokładnie, drodzy Państwo, to wynika, że mamy styk Mazowsza, województwa lubelskiego i Podlasia. Janów Podlaski, o którym słychać bardzo dużo ostatnio, piękna, przepiękna stadnina, to województwo lubelskie tak naprawdę. Więc zwracam Państwu uwagę, żeby zawsze szukać tego punktu odniesienia. Choć mówiąc o Podlasiu, my mamy tutaj ważną granicę i to jest ta być może kolejna niezwykłość, zanim przejdę do wielokulturowości, ponieważ mamy granicę bardzo ważną geologiczną pomiędzy Europą Środkową Paleozoiczną a Europą Wschodnią Prekambryjską. I okazuje się, że to rzeka Bug jest tą granicą w wymiarze geograficznym, to podział Polski na regiony profesora Jerzego Kondrackiego, pomiędzy, drodzy Państwo, właśnie Niziną Północno-Podlaską, a Niziną Południowo-Podlaską. No i pojawia się też Polesie, ale to już może zostawmy. Natomiast ja przejdę dalej. Kiedy my mamy mówić o tej wielokulturowości, o tej egzotyce Podlasia w wymiarze religijnym, drodzy Państwo, to sięgnijmy do tego, że drzewo religii chrześcijańskiej wyrasta z jednego pnia. Natomiast proszę zobaczyć, że ten pierwotny kościół, który założył Jezus Chrystus, którego zręb tworzyli apostołowie, to o czym słuchamy teraz w okresie paschalnym, w dziejach apostolskich, żyli razem, wszystko mieli wspólne, ten pierwotny kościół z czasem zaczyna, drodzy Państwo, nam się dzielić. I ten najwyraźniejszy podział to po pierwsze podział XI-wieczny na kościół łaciński i kościół wschodni, a raczej kościoły wschodnie, ale proszę zobaczyć, że później z kolei, drodzy Państwo, to oczywiście wiek XVI i to reformacja. O reformacji będę mówił mniej, a raczej nie będę mówił, bo ona nie dotyczy do końca tutaj tego terenu, natomiast przede wszystkim odniosę się do tego pierwszego podziału, a więc wieku XI, kiedy wyrasta ta bardzo duża gałąź prawosławia, ale zwracam też Państwa uwagę, że ta gałązka w pewnym momencie, gdzieś właśnie tu na przełomie wieku XVI, łączy się i pojawia się takie słowo Unia. Proszę to zapamiętać, bo za moment do tego wrócę. Drodzy Państwo, a więc tu podział kulturowy. Z jednej strony na Cesarstwo Zachodnie, a więc ten świat łaciński, znany także być może z prześladowania pierwszych chrześcijan, ale też świat wschodni, dla którego pierwszym naszym skojarzeniem jest oczywiście ikona kojarząca się właśnie z kościołami wschodnimi. I drodzy Państwo, przychodzi wiek XI, ale zanim wiek XI, to podziały jednolitego cesarstwa, tego jednego cesarstwa rzymskiego na część zachodnią i część wschodnią. Tak naprawdę związane z dwoma środkami kulturowymi, a więc z Rzymem, kultura łacińska, i z Bizancjum, a więc z Konstantynopolem, ze Stambułem, kultura wschodnia. I drodzy Państwo, to nie jest do końca tak, że przyszedł wiek XI i oni zaczęli kłócić się między sobą o to, jakiego chleba używa się w liturgii i to doprowadziło do schizmy i podziału kościoła. Kiedyś jeden z duchownych prawosławnych stanął tak przed grupą, wziął do jednej ręki opłatek, do drugiej ręki prosforę i mówi: ludzie, czy wy myślicie, że oni się o to pokłócili? Oni się o władzę pokłócili, prawda? I co tu, drodzy Państwo, więcej mówić? No bo tak rzeczywiście było. Były cztery patriarchaty, pięć. Był Rzym, Konstantynopol, ale oprócz tego Antiochia, Aleksandria i Jerozolima. I zasada mówiła, że będą one równe wobec siebie.
ale patriarcharz mówił, nie, ja jestem następcą Piotra i to ja będę primus inter pares, pierwszy spośród równych i dlatego papież jako biskup Rzymu miał mieć zwierzchnictwo. Kościoły wschodnie do końca się na to nie zgadzały, plus bardzo były silne te wpływy kulturowe. I to rzeczywiście doprowadziło do tego zgrzytu XI-wiecznego, który historia nazwała, drodzy Państwo, schizmą. Chodziło jeszcze też o sąd ostateczny, o kwestię pochodzenia Ducha Świętego, a może w wymiarze pragmatycznym o brodę, że ten kościół łaciński na brodę się nie zgadzał, gdzie z kolei w kościele wschodnim broda, przepraszam, będzie autoprezentacja, oznacza mądrość i dostojeństwo, prawda? Specjalnie się nie ogoliłem dzisiaj, prawda? Żarty żartami, drodzy Państwo, ale te brody kościoła wschodniego no, są bardzo charakterystyczne. No i, drodzy Państwo, dochodzi do schizmy pomiędzy dwoma jakby zwierzchnikami kościoła łacińskiego i kościoła wschodniego. I teraz jakby przeskakujemy 1000 lat. Wizyta, drodzy Państwo, papieża Franciszka, czy spotkanie z, drodzy Państwo, patriarchą Cyrylem. Doszło do tego przy okazji wizyty na Kubie, tak? Ale udało się to i to było pierwsze od 1000 prawie lat spotkanie głowy kościoła łacińskiego i głowy jednego z kościołów wschodnich. Tutaj bardzo mocno podkreślam, mam nadzieję, że to dobrze wybrzmiało, że ja nie mówię głowy kościoła wschodniego, ponieważ kościół wschodni, kościół prawosławny jest kościołem autokefalicznym, a więc składającym się z poszczególnych kościołów w wymiarze krajowym albo narodowym. To słowo autokefalia oznacza samostanowienie. Kościół wschodni, kościół prawosławny nie uznaje zwierzchności papieża jako biskupa Rzymu, nie uznaje prymatu Piotra, stąd też nie ma jednej głowy kościoła wschodniego. Bardzo często, kiedy patriarcha Moskwy i Wszechrusi, Cyryl, czyli Kiryl, przyleciał do Polski, to była mowa o szef przyleciał. No nie. On jest patriarchą kościoła moskiewskiego, kościoła rosyjskiego, natomiast kościół prawosławny w Polsce nim zarządza sobór biskupów, na czele którego stoi arcybiskup metropolita Sawa, który urzęduje na katedrze w Warszawie, zresztą znanej państwu, bo przecież przy dworcu wileńskim niedaleko, a więc sobór świętej Marii Magdaleny. I to jest bardzo ważne i o tym trzeba powiedzieć. Ale ja wracam do tej małej gałązki, która pojawia się w wieku XVI. A mianowicie, drodzy Państwo, ten kościół w Polsce funkcjonujący od wieku XI, dzielący się już na kościół łaciński, kościół wschodni, proszę zobaczyć, że do tego dołącza nam Rzeczpospolita Obojga Narodów i nagle biskupi prawosławni mówią, dobrze, my chcemy być zrównani w prawie z biskupami katolickimi. I słyszą, dobrze, ale uznajcie zwierzchność papieża jako biskupa Rzymu. I dochodzi w 1596 roku do tak zwanej, drodzy Państwo, Unii Brzeskiej. Kiedy to w Brześciu, a więc no można by powiedzieć, że niedaleko, no bo na wschodzie, tam gdzie mamy dzisiaj Terespol, no Brześć po stronie białoruskiej, część biskupów Kościoła Prawosławnego uznaje zwierzchnictwo papieża jako biskupa Rzymu, zachowując obrządek, język liturgii i wiele innych zasad. I zaczynamy w tym momencie mówić o kościele unickim, a inaczej o kościele, proszę Państwa, obrządku wschodniego, tak? Kościół łaciński, ale obrządku wschodniego, a jeszcze inaczej nazywa się ich grekokatolikami, unici albo inaczej grekokatolicy. Proszę nie utożsamiać tego z Grecją w wymiarze geograficznym, tak? Ponieważ Grecja jest krajem prawosławnym, jak najbardziej tam mamy prawosławie. Natomiast tutaj mówimy o unitach grekokatolikach na ziemiach polskich i często na pograniczu Polski i Ukrainy. Między innymi wspomniane Bieszczady, to bardzo wiele cerkwi, to były właśnie cerkwie unickie, cerkwie grekokatolickie. I ta egzotyka Podlasia związana jest także z tym, że w czasach zaboru rosyjskiego bardzo duża część unitów była, drodzy Państwo, prześladowana. I te prześladowania miały miejsce w różnych miejscowościach, ale jedną z najbardziej znanych jest miejscowość Pratulin nad Bugiem, niedaleko właśnie wspomnianego Janowa, gdzie, drodzy Państwo, Wincenty Lewoniuk i jego towarzysze zginęli śmiercią męczeńską. Oni przez Jana Pawła II zostali beatyfikowani i mówimy o błogosławionych unitach, męczennikach z Pratulina i można nawet natrafić we wschodniej Polsce, między innymi w diecezji siedleckiej, na takie wezwania parafii, błogosławionych unitów, męczenników z Pratulina. Ale drodzy Państwo, ta egzotyka to piękno cerkwi.
cerkiew Kyriakon, Dom Boży, a więc to świątynie, które budowane są jako drewniane, te dawniejsze, ale pojawiają się też współczesne, które swoim kształtem być może nawiązują do dawnych świątyń, takich jak Hagia Sofia, czy do innych wzorców przeniesionych ze wschodu, a czasem być może także zaskakują. Bo ta cerkiew, którą Państwo tu widzicie, to cerkiew Świętej Trójcy w Hajnówce, znana być może Państwu z tego, że tam odbywają się koncerty organowe, a raczej, przepraszam, co ja opowiadam, nie koncerty organowe, tylko festiwale chórów cerkiewnych. Przecież organów w cerkwi być nie może. Chodziło mi o festiwale chórów cerkiewnych właśnie w Hajnówce. To jedna z najbardziej modernistycznych cerkwi w Polsce, cerkiew dwupoziomowa. Ikonostas, ściana z ikon, to to, co oddziela prezbiterium cerkwi od części, w której gromadzą się wierni. Ikona jest oknem człowieka wierzącego w stronę Boga. Tak mówi dokładnie teologia prawosławia. Ikonostasy, które bywają najróżniejsze, od tych najwyższych, piętrowych, gdzie każda ikona ma swoje określone miejsce według kanonów i według porządku, ale ważne miejsce zajmują, drodzy Państwo, drzwi. Wrota, tak zwane wrota carskie, bo Chrystus jako car, najwyższy król, jakby przechodzi przez te wrota w osobie kapłana, a na nich przedstawiane są sceny czterech ewangelistów i scena zwiastowania. To akurat ikonostas właśnie z tego Soboru Świętej Trójcy w Hajnówce, bardzo modernistyczny, ale egzotyka Polski to też materiały, z których te ikonostasy są wykonywane. Bo to przed Państwem porcelanowy ikonostas z prawdziwej chińskiej porcelany, który do dnia dzisiejszego znajduje się w cerkwi w Białowieży, drodzy Państwo, przy parku pałacowym, a więc pochodzącej z czasów carskich, bo tam była oczywiście rezydencja carów. To największa cerkiew w Polsce, cerkiew Świętego Ducha, na białostockim Antoniuku. I proszę tego nie odebrać źle, bo to nie był wyraz megalomanii prawosławnych, że chcą wybudować ogromny kościół, ale to były lata 70. i 80. I wyznawcy prawosławia mieli ten sam problem, co katolicy z budową kościołów. Po prostu nie uzyskiwali pozwoleń. I kiedy okazało się, że władza ludowa to pozwolenie dała, to prawosławni duchowni postanowili wybudować taką cerkiew, że zmieszczą się tam mieszkańcy Białegostoku wielu różnych parafii. No, dzisiaj okazuje się, że w większości dzielnic Białegostoku są samodzielne cerkwie i mamy tych cerkwi 7, o ile nie 8, natomiast ta cerkiew pozostaje cerkwią najwyższą. Proszę Państwa, egzotyka to także miejsca święte, czyli zabieram Państwa na Świętą Górę Grabarkę. Świętą Górę Grabarkę, która położona jest na przepięknych, malowniczych wzgórzach polodowcowych w okolicach Siemiaty. Czyli historia to historia XVIII-wieczna, historia zarazy, przed którą mieszkańcy gromadzili się na wzniesieniu, pijąc wodę ze świętego źródła. Tam została umieszczona pierwsza kaplica, ale ludzie od wieków zaczęli przynosić tam krzyże, drodzy Państwo, jako wyraz swojej intencji i swojej modlitwy. Krzyże, na których często pisali te proste słowa: spasi i sachrani, zbaw i ochroń. I do dnia dzisiejszego dokładnie taka jest tradycja, że na Świętej Górze Grabarce te krzyże, drodzy Państwo, cały czas są przynoszone. Ale chciałbym tutaj dokonać małej korekty, bo często o Świętej Górze Grabarce mówi się, że to jest Jasna Góra polskiego prawosławia. Można się z tym zgodzić i nie. Można w wymiarze takim, że to jest najświętsze miejsce, najważniejsze miejsce dla polskiego prawosławia. Ale nie można w wymiarze takim, że główne wyzwanie cerkwi na Świętej Górze Grabarce to wyzwanie przemienienia pańskiego. A więc to nie wyzwanie maryjne, co mogłaby sugerować zbieżność i analogia z Jasną Górą, ale to wyzwanie Chrystusa przemienionego, spasa i zbawnika. I dlatego największe uroczystości na Świętej Górze Grabarce, które są transmitowane przez media, był tam w zeszłym roku pan prezydent Andrzej Duda, duchowni, zawsze przyjeżdża patriarcha któregoś z kościołów wschodnich, mają miejsce w połowie sierpnia. Wtedy, kiedy kalendarz juliański stosowany w cerkwi wspomina przemienienie pańskie. Natomiast nie neguję tego, że w cerkwi tej znajduje się przepiękna ikona Matki Bożej Iwierskiej, która jest przewieziona ze Świętej Góry Athos, ale nie jest to główne wezwanie tej cerkwi. To także monastyry, drodzy Państwo, czyli klasztory prawosławne. Ten to chyba jeden z najpiękniejszych w Polsce. Aż trudno i ciężko sobie wyobrazić, że ta budowla, którą Państwo tutaj widzicie z lotu ptaka, to nie oryginał.
to powojenna odbudowa od lat 50. gdzieś powoli być może prowadzone prace, drodzy Państwo, odbudowy. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy w Supraślu, a więc za Białymstokiem w Puszczy Knyszyńskiej, gdzie pierwsi mnisi bazylianie, którzy przybyli tu w XVI wieku, według legendy przybyli z Nowogródka. Hetman Iwan Chodkiewicz ufundował im w Nowogródku klasztor, ale w tym Nowogródku było dla nich za głośno. I oni poprosili o fundację w nowym miejscu, ale to Pan Bóg miał sam zdecydować gdzie. Puścili rzeką krzyż i tam, gdzie ten krzyż miał się zatrzymać, tam wybudowali monastyr. Tak mówi legenda, że krzyż zatrzymał się na tak zwanym Suchym Chródzie, tam, gdzie dzisiaj mamy Supraśl. Monastyr supraski. Spójrzcie Państwo na jego architekturę, na to, że nie jest to typowa cerkiew, gdy porównacie ją z tymi wcześniejszymi rycinami. Ta mówi się, że jest zwornikiem pomiędzy kulturą wschodu a zachodu. To znaczy ma w sobie elementy budowli gotyckich, rzeczywiście to ta pewna strzelistość, to te elementy obronne, ale też wykończenie bizantyjskie. W koło od lat 90. prawosławni mają z powrotem swój klasztor, swój monastyr. Mieszkają dokładnie tutaj w tej części, tu powstała Akademia Supraska, a w tej części mieści się Muzeum Ikon. Muzeum Ikon, filia Muzeum Podlaskiego. Kiedyś jedna z moich koleżanek zapytała, skąd Państwo mają te wszystkie ikony? A pani przewodnik mówi, no, mamy jednego zacnego sponsora. No i w głowie każdego pojawiają się nazwiska wszystkich najbogatszych Polaków, a pani mówi, Urząd Celny w Białymstoku. Większość ikon, która tam się znajduje, to ikony po prostu pochodzące z przemytu. Drodzy Państwo, Supraśl, gdzie w środku monastyr, tak jak powiedziałem, on został odbudowany, bo kiedy Niemcy wycofywali się tu w 1945 roku, to po prostu ten monastyr został wysadzony w powietrze. Do końca nie wiadomo dlaczego, natomiast trwa jego odbudowa. Te ściany pokryte są już dzisiaj tynkiem. Ten tynk będzie schnął najprawdopodobniej 3-4 lata, a w tym czasie bracia zbierają pieniądze na freski, którymi cały ten monastyr zostanie pokryty, bo tak do wojny on wyglądał, że we wnętrzu były przepiękne freski autorstwa serbskich malarzy. Czy to nie miejsce niezwykłe, czy nie kolejne miejsce wpisujące się w tą opowieść o egzotyce? Jesteśmy kilka dni po 6. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Supraśl bezpośrednio z nią związany jest przez osobę arcybiskupa Mirona Chodakowskiego, prawosławnego biskupa polowego, który zginął pod Smoleńskiem, a był wcześniej przeorem tego klasztoru. Jego ciało spoczęło w podziemiach tego miejsca. Wreszcie Jabłeczna, to Dolina Bugu, ale wyżej, tak, południe, na południe od Terespola, gdzie mamy z kolei przepiękny także monastyr, jeden chyba z niewielu, ile nie jedyny na terenie Polski, który zawsze pozostał prawosławny, nawet w czasach unickich. To także Kostomłoty, tam parafia neounicka, drodzy Państwo, ale także ślady katolickie, jesteśmy w roku miłosierdzia, a więc to nie tylko osoba świętej siostry Faustyny, ale też błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko i urodzony, ochrzczony w Białymstoku, tam też spoczywa. Mówiłem o świętej górze prawosławnej, natomiast mamy koło Białegostoku świętą wodę z kolei. To przepiękne, urocze sanktuarium rzymskokatolickie, gdzie właśnie też dzisiaj wznosi się Góra Krzyża, ale rzymskokatolicka współczesna, proboszcz tego miejsca, kustosz budowniczy, ksiądz Alfred, no bardzo kolorowa, też egzotyczna postać, jeździ po sanktuarium na takim rowerze, na którym na błotniku ma naklejone naklejki z napisem służbowy, prawda? A więc trzeba na niego uważać. Natomiast ksiądz Alfred jeszcze w czasach dawnych tam komunie robił na złość i do Jana Pawła jeździł na rowerze do Watykanu i kiedyś, gdy przyjechał do papieża, mówił mu o budowie tego miejsca, to papież no już zmęczony, chory, ale westnął tylko i powiedział, święta woda brzegi rwie. I tak do dnia dzisiejszego rzeczywiście jest, że to sanktuarium jest bardzo wyraźne i wpisuje się w tą opowieść o wielowątkowości Podlasia. Ale drodzy Państwo, ta wielowątkowość to też obecność wyznawców judaizmu. To Tykocin, który jest tego najlepszym przykładem, bo bardzo duża część miasta, dzisiejszego małego miasteczka, kiedyś potężnego miasta, to część, która nazywała się Kaczorowo, oddzielna dzielnica żydowska, a synagoga, którą Państwo tutaj widzicie, z babińcem, z wieżą rabinacką, ze śladami dawnych jatek, to największa, druga, największa po synagodze krakowskiej, drodzy Państwo, budowla sakralna w
Polsce. Synagoga, która obecnie pełni funkcję muzealną, ale gdy pojawiają się grupy żydowskie, a bardzo dużo ich przyjeżdża, bo mordy w pobliskim Łopuchowie są cały czas przez nich upamiętniane, właśnie ma zachowaną, drodzy Państwo, szafę ołtarzową, a więc Aron HaKodesz. W środku znajduje się także Bima, a w pobliżu kultywowane są z kolei dania kuchni żydowskiej. To oddzielny temat, zbliża się pora obiadowa, ale o kulinariach Podlasia moglibyśmy długo opowiadać, ale między innymi właśnie dania kuchni żydowskiej też są możliwe. Czy ślady? Tak jak ślad po wielkiej synagodze w Białymstoku, bo też ta wspólnota żydowska w Białymstoku była bardzo duża i z nią związane z kolei, proszę Państwa, nazwisko twórcy języka Esperanto. A więc kogo? Jasne, pana Zamenhofa, którego ojciec Marek Zamenhof wywodził się dokładnie z KHU Tykocińskiego. Natomiast Ludwik Zamenhof, mały Ludwik, kiedy tworzył zręby języka Esperanto, to chodziło mu o to, żeby stworzyć język uniwersalny dla Żydów żyjących w diasporze na całym świecie. Na początkiem języka Esperanto stał się właśnie Białystok. Drodzy Państwo, co ja będę opowiadał? Zapraszam Państwa, żeby po powrocie do domu po prostu usiąść wygodnie, być może znaleźć w internecie, może gdzieś w programie się pojawi ta piękna trylogia podlaska, a więc U Pana Boga w ogródku, za piecem, za miedzą. Jedna z moich ulubionych scen to ta, kiedy ksiądz proboszcz tutaj widoczny ma mieć 60. urodziny, no i policjanci w lesie konfiskują gorzelnię, wytwórnię, prawda, bimbru, no i pytają się komendanta, co z tym zrobić. Komendant mówi, alkohol skonfiskować, a bimbrownię zostawić. Ja mówię, panie komendancie, ale jak to? No jak to, wy głupi? No napędzą jeszcze, to będzie więcej na urodziny księdza proboszcza, prawda? I to jest zupełnie ta inna mentalność, drodzy Państwo, której my do końca nie postrzegamy. Natomiast ja zawsze polecam obejrzeć ten film, czy w wersji serialowej, czy w wersji filmowej, dlatego, że przenikają się tam krajobrazy Podlasia i ta egzotyka jest chociażby widoczna. Egzotyka, która nie do końca jest utożsamiana z jednym miejscem, bo Królowy Most rzeczywiście istnieje. On jest na mapie pod Białymstokiem, jak jedziemy na Bobrowniki, natomiast tak naprawdę w serialu zagrał i Supraś, i Tykocin, i Sokółka, i nawet Białystok. Natomiast ta ulica z tymi drewnianymi domami, to już jest Supraś, tam gdzie komendant wybiega, zanim ten jego potem zięć i tak dalej, prawda? Natomiast sam komisariat, gdzie przywieziono radiowóz, no i pytają się komendanta, co mamy zrobić z tym radiowozem, no jak to, co schować? Ale jak to schować? No bo ukradną, prawda? No więc to zupełnie, drodzy Państwo, inne spojrzenie. Spojrzenie, którego my do końca nie zrozumiemy, a można je także znaleźć w egzotyce nazw na Podlasiu. Bo nie wiem, czy Państwo wiecie, że my na Podlasiu mamy i Wersal Północy, i Manchester, ale mamy także Paryż, drodzy Państwo. I teraz Państwo się złapią za głowę, co ja opowiadam. Wersal, bo Wersal Podlasia. Przecież, kiedy arabscy wysłannicy docierali na dwór hetmana Branickiego, to pisali, że w Polsce jest dwóch królów. Jeden w Białymstoku, a drugi w Warszawie, drodzy Państwo. Bo tak, Wersal Podlaski, a więc majątek Branickich, pięknie się prezentował. Manchester to z kolei czasy przemysłowe. Państwo znają to między innymi z marek, no bo tutaj była przecież manufaktura Brixa i Poselta. Do dzisiaj widzimy te ślady w skali mikro. Makro to Łódź, ale przecież Manchester Północy to Białystok, który stał się po łódzkiej ziemi obiecanej podlaską ziemią obiecaną. Kiedy po wprowadzeniu granicy celnej na Narwi w XIX wieku, to tam zaczął rozwijać się przemysł włókienniczy. No ale dobrze, najbardziej frapujący to jest ten Paryż. Dlaczego te małe krynki, które złośliwi mówią, że tam bociany zawracają, miejscowi mówią, że nie, pytają o dalszą drogę, ale dlaczego te malutkie krynki nazywane są, drodzy Państwo, Paryżem Podlasia? Ano dlatego, że w tych małych krynkach mamy rondo, które wzorowane jest na francuskich placach, bo jest z niego 12 zjazdów, drodzy Państwo. Co z tego, że część tych zjazdów to są malutkie polne drogi, ale są, drodzy Państwo. Złośliwi mówią, że w krynkach nie było kiedy pracować. I to jest kolejne, proszę Państwa, oblicze tej egzotyki Podlasia. Dlaczego? Bo gdy miało się za sąsiada z jednej strony Tatara, o Tatarach za moment, Żyda, prawosławnego, i nagle sąsiad zaczął sąsiada zapraszać na wszystkie święta, a więc piątek, islam, sobota, Żydzi, niedziela, katolicy, plus wszystkie święta ruchome, trzeba było jeszcze wytrzeźwieć, no to, drodzy Państwo,
kiedy było pracować. Tak powiadają właśnie złośliwi. Natomiast ja zapraszam Państwa w ramach tej wędrówki już prawie pod koniec egzotyki podlaskiej na Szlak Tatarski. Dzisiaj myślę, że szczególnie ważny, kiedy mówi się o obecności uchodźców, imigrantów, o islamie, bo Tatarzy to nie kto inny jak wyznawcy islamu. Ale Tatarzy to ci pokojowi wyznawcy islamu, no może nie widać tego tutaj, ale od zawsze związani z polskim wojskiem. Związani z nim przede wszystkim w wieku XVII, w czasach króla Jana III Sobieskiego, kiedy dotknął ich problem znany nam obecnie, mianowicie problem dziury budżetowej. No i zaczyna się bunt Tatarów, znany w historii jako bunt Lipków, i Sobieski, żeby to rozwiązać, mówi: dobrze, nie mam pieniędzy, żeby wypłacić wam żołd, ale dam wam ziemię. Ziemię z dóbr królewskich. I wówczas chorągwie tatarskie zaczynają zajmować wsie na Podlasiu. Do dzisiaj pozostały na terenie Polski dwie. To, drodzy Państwo, Kruszyniany i to Bochoniki koło Sokółki. I w obu tych wsiach do dnia dzisiejszego znajdują się świątynie tatarskie, czyli meczety. I znów zobaczcie Państwo kolejny wymiar egzotyki. Kiedy Państwo słyszycie słowo meczet, a wędrowaliście być może po krajach muzułmańskich, to widzicie ogromną budowlę z minaretami. A czy to nie jest mały wiejski kościółek albo mała cerkiewka? No nie, styl być może taki, ale to meczety. Ten to meczet w Kruszynianach, a to meczet w Bochonikach. Meczet w Kruszynianach, który kilka lat temu w nocy został pomazany, no jest odmalowany, natomiast oba wpisane są jako narodowe pomniki historii. Meczety, które nawet gdy mija prawie 100 lat, no tu około 80, to jak Państwo widzicie, że nie zmieniają swojego wyglądu, cały czas służąc społeczności tatarskiej. Bo w obu tych miejscowościach działają gminy wyznaniowe i mimo tego, że w samych tych miejscowościach Tatarów jest bardzo mało, to często przyjeżdżają także Tatarzy z Białegostoku, z innych miejscowości, przede wszystkim na te większe uroczystości, tak zwane bajramy, wówczas biorąc udział w modlitwach. Można powiedzieć, że na czele gminy stoi imam, który jest nie tyle, że duchownym, ale opiekunem, nauczycielem, tym, który wskazuje drogę, drodzy Państwo. I ten imam przedstawiony jest właśnie tutaj. Tutaj bardzo często jest to, że podczas bajramów przynosi się słodycze, to jeden z elementów. Natomiast też nie może dziwić nas fakt, że tu są sami mężczyźni, ponieważ panie uczestniczą w modlitwie w babińcu, prawda, w tej oddzielnej części, która w każdym z meczetów się znajduje. Meczet, który jest budowlą orientowaną, ponieważ skierowany jest w stronę Mekki. Przy obu tych meczetach, zarówno w Kruszynianach, jak i w Bochonikach, funkcjonują mizary, a więc cmentarze tatarskie. Trzeci cmentarz tatarski mamy w Warszawie, w kompleksie cmentarzy powązkowskich, zresztą na ulicy Tatarskiej. Cmentarze, na których cały czas odbywają się pochówki, drodzy Państwo, i mimo tego, że wydaje nam się z daleka, że to pomniki tak jak na cmentarzach rzymskokatolickich, to rytuał pochówku muzułmańskiego mówi o bardzo szybkim obmyciu ciała, a więc o tak zwanej ablucji, i następnie owinięciu go w płótno i złożeniu jak najszybciej właśnie do ziemi. Stąd, mimo, mówię, wyglądu pomników, ciała składane są bezpośrednio do ziemi. Drodzy Państwo, wątek tatarski to wątek nie tylko modlitwy, gdzie często meczety są dzisiaj odwiedzane jako po prostu miejsca turystyczne i mają swoich opiekunów, którzy te grupy witają, ale to także wymiar kulturalny, a więc bardzo duży koloryt tych różnych koncertów, występów tatarskich, tutaj między innymi zespół Bunczuk, ale to także kuchnia tatarska, która dzisiaj stała się wręcz, no właśnie pytanie, czy ona jest cały czas autentyczna, czy jednak nie weszła już w pewne ramy niestety komercji. Tutaj pani Dżeneta Bogdanowicz, mistrzyni świata w pieczeniu różnych dań kuchni tatarskiej, wizytował ją książę Karol, prezydenci, no a więc jest jakby bardzo rozsławiona dzisiaj ten jej dom, bo ona nigdy nie mówi restauracja, zawsze mówi, że to jej dom, no choć on jest restauracją, ale ten dom prowadzi ze swoimi trzema córkami, to dzisiaj one jakby można by powiedzieć, że zarządzają, ale drodzy Państwo, to także wątek tatarski w serialach. Powiecie Państwo, że ja wszystkie seriale oglądam, prawda? No bo był Ojciec Mateusz, teraz jaki serial? Barwy Szczęścia, więc ten wątek, kiedy żona, kiedy Iwonka miała właśnie, nie wiem, czy miała, czy ma męża
Alka, który właśnie z Tatarów, już go nie ma, tak? Który z Tatarów się wywodził i sceny, które były dokładnie kręcone w Kruszynianach, drodzy Państwo. Ten wątek tatarski właśnie się także pojawiał. No i kuchnia tatarska, a więc różne pierogi, jeczpoczmaki, kibiny, pora obiadowa czy rosół, drodzy Państwo, z tymi kibinami, to wszystko są dania kuchni tatarskiej. I bardzo ciekawe słowa wyraził ojciec święty Jan Paweł II, mówiąc o tym, patrząc na Tatarów dokładnie, że ten obraz wyznawcy Allaha, który pada na kolana, pogrąża się w modlitwie, bo proszę pamiętać, że modlitwa jest jedną z tych pięciu zasad, filarów islamu. Modlitwa pięć razy w ciągu dnia, obok postu, obok jałmużny, obok hadżu, a więc pielgrzymki do Mekki, drodzy Państwo. I być może jest to wzór dla wyznawców prawdziwego Boga. Drodzy Państwo, kończymy prawie naszą podróż. Niedaleko mamy stąd nad Bug, więc drodzy Państwo, ta ostatnia dzika rzeka Europy też jest swoistą egzotyką Podlasia. To określenie jest bardzo poetyckie, ale być może tak jest, bo Bug na całej swojej długości nie został nigdy ujarzmiony przez człowieka i nie został zmieniony. Jego dolina jest bardzo szeroka, a Bug ma miejsce, żeby się rozlać, drodzy Państwo. Te burzyska, te starorzecza, często bardzo tajemnicze, ale i malownicze. Nie leży nad Bugiem żadne większe miasto w dolinie bezpośrednio. One na ogół są na skarpie, więc on nie grozi nikomu, drodzy Państwo, że nawet podczas tych wiosennych roztopów może gdzieś jakieś osadnictwo zalać. Tutaj Bug widziany z Drohiczyna, właśnie na tym odcinku tak zwanego podlaskiego przełomu Bugu, kiedy rzeka Bug przedziera się przez właśnie wysoczyzny polodowcowe, nieraz bardziej dynamiczny, rwący, ale drodzy Państwo, cały czas także tajemniczy. Wymiarem tej wielokulturowości wschodniej Polski być może jest także Włodawa, drodzy Państwo, gdzie w tym przepięknym miasteczku nad Bugiem, też związanym skądinąd z księżną Czartoryską, znajdziemy, drodzy Państwo, takie przepiękne rzeźby. Nie wiem, czy Państwo wiecie, jak kiedyś tych trzech duchownych się spotkało i oni zaczęli między sobą rozmawiać, jak który dzieli tacę. Ofiary w kościele zgromadzone. No i pierwszy wyszedł ten Paulin i on mówi, słuchajcie, ja jestem bardzo uczciwy, no ale też pragmatyczny. Ja staję w kole, czy rysuję koło kredą, staję w kole, podrzucam tacę. No i co upadnie do koła, to jest Pana Boga, co poza koło, to jest moje. No ci się drapią po tych brodach, mówią, no, sprytnie, sprytnie. No ale wyszedł, prawda, prawosławny, proszę nikt nie mówić pop, tak? No, często w kabaretach było pop. Nie, pop to jakbyśmy powiedzieli klecha na księdza, tak? Pop, nie, ksiądz Batiuszka, no ten Batiuszka wyszedł i mówi, no, mówi, mądryś ty, ale też głupiś, ja mądrzejszy, ja rysuję trójkąt, bo trójkąt ma mniejszą powierzchnię. I co upadnie do trójkąta, to Pana Boga, a co upadnie poza trójkąt, to moje. Ale rabin tak na nich patrzy, a wy głupi jesteście, ja wam powiem. No i to właśnie ten stereotyp, prawda, tego sprytu rabinackiego. A on mówi, ja też rysuję koło, też staję w kole i też podrzucam. I co Pan Bóg złapie, to jego, a co upadnie, to moje, prawda? A więc widzicie Państwo, że można w ten prosty, malowniczy sposób. Dawna synagoga we Włodawie, to z kolei Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, to oddzielny temat, bo to już temat Polesia, choć to właśnie tam, na południe od Białej Podlaskiej i Terespola, mamy najstarszy cmentarz muzułmański Mizar w Polsce. Tam dzisiaj nie ma żadnej społeczności tatarskiej, powoli koła gospodyń wiejskich tam odradzają kuchnię tatarską, natomiast studzianka jest najstarszym mizarem na terenie Polski. Drodzy Państwo, ja zapraszam Państwa na koniec właśnie na tą górę zamkową w Drohiczynie, być może kryjącą w sobie tajemnice takie jak legendarny Giewont i do spojrzenia zapraszam Państwa właśnie na rzekę Bug, na to, jak ona, drodzy Państwo, zmienia swój bieg, ale też płynie gdzieś w oddali. I my tu powoli kończymy nasz rejs wspólny, ale, drodzy Państwo, każdy z nas płynie gdzieś dalej, w stronę swoich spraw, w stronę swoich obowiązków, ale mam nadzieję, że ubogacony, drodzy Państwo, być może właśnie taką ucztą duchową tego piękna krajobrazów Polski. I tego, że Polska egzotyczna, to wcale nie muszą być te miejsca, które ja pokazywałem. Bo ja, drodzy Państwo, pokazywałem pewien subiektywny obraz, który nie jest z drugiej strony wyczerpaniem tematu. Wręcz jest takim spojrzeniem, moją propozycją, a myślę, że każdy z Państwa ma tą swoją Polskę egzotyczną,
postrzeganą te przez swoje po prostu miejsca ważne w biografii turystycznej, będące takim swoistym sakrum. I ja bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. I może na koniec, bo miałem to puścić wcześniej, to jeszcze tylko chciałem powiedzieć o dwóch rzeczach. Może najpierw powiem o takich ciekawostkach tylko. Wziąłem ze sobą a propos najróżniejszych pamiątek, które przywozimy z podróży, no bo to jest też często ważne. Takim wymiarem egzotyki Polski niech będzie to, co państwo pokazuje. No i z tej perspektywy, co państwo widzicie? Kto stoi bliżej, to być może kto siedzi bliżej będzie widział. Proszę państwa, to jest nos. To jest odlany nos, ale czyj? Proszę państwa, to jest nos Tuwima, który dostałem od swojej zaprzyjaźnionej przewodniczki w Łodzi. Bo nie wiem państwo, czy wiecie, że na Piotrkowskiej w Łodzi jest najstarsza ławeczka w Polsce. Bo my ławeczek w Polsce mamy bardzo dużo teraz. Natomiast na Piotrkowskiej jest ta pierwsza, Tuwima. I tam jak Tuwim siedzi, to dla szczęścia się go pociera za nos. I oni jako pamiątkę zrobili nosy na wynos, prawda? Więc jakby ktoś chciał potrzeć, to można jak najbardziej. Natomiast ja na koniec, jako proszę państwa takie podsumowanie, miałem to zrobić wcześniej, ale się troszkę rozgadałem, to taki trailer Cząstka Podlasia, dwuminutowy film, który myślę, że będzie taką ilustracją dla tego, o czym mówiliśmy. A więc myślę, że to takie jeszcze chwilkę dopowiedzenie. Pokazujące, że to wszystko, o czym mówiliśmy, no jest po prostu autentyczne, a nie jest wyimaginowane. Bardzo państwu raz jeszcze dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy serdecznie. Chciałoby się powiedzieć za Faustem, trwaj chwilę, jesteś piękna. Tak, żeśmy się przenieśli gdzieś marzeniami. Dziękując za udział w spotkaniu, ja państwa chcę zaprosić jutro osoby, które wezmą udział, rozpoczną kurs komputerowy. Jest pan Marian Bucoń na miejscu. Jutro o 10:00 zaczynamy cykl 10 spotkań. A wszystkich państwa serdecznie zapraszam na kolejne spotkanie majowe. 18 maja, też środa, to będzie przedostatnie przed wakacjami, przedostatnie w ogóle w tym roku akademickim, że tak go nazwę. Tym razem zapraszamy lekarza.